udało się wejść do środka. Tutaj mamy wejście. Wchodzimy do willi naprawdę zamożnego człowieka. Sprawdzimy, co zostało w tym miejscu. Widać, że już delikatnie rozszabrowano, można powiedzieć. Nie ma wielu zniszczeń. Przynajmniej tak to wygląda z tej perspektywy. Krzesło. O, tutaj już widzę jakieś konkretne meble. Kominek. I kredensik drewniany. Wejście na górę. Może najpierw sprawdzimy parter. Kurde, jednak jest zdewastowany. Myślałem, że troszkę mniej. Tutaj kiedyś był zegar. Lustro rozbite. Szkoda. Bardzo duże pomieszczenia, ale jak widać już splądrowane. Byłem pewien, że będzie troszkę lepiej. Księgozbiór. Wszędzie leżą książki. Po co to wyrzucać? Nie rozumiem tego. Zobaczymy, może u góry będzie troszkę lepiej. Tutaj szafa przewrócona całkowicie. Ktoś się tutaj nieźle bawił w tej willi. Na przystanku stoją ludzie. Także muszę być ostrożny. Dobra, idziemy na górę. I liczę, że znajdziemy troszkę wyposażenie w lepszym stanie. O. Tutaj ładny fotelik czy krzesło. Kiedyś musiała wyglądać naprawdę ładnie. Zobaczcie, jakie belki grube. Gustowali w drewnie, to bardzo dobrze. No teraz mnie będą widzieć. O, może nie. Co to? Ktoś chyba cierpiał na schorzenia kręgosłupa. Najprawdopodobniej tak. No kurde. Tutaj więcej zdjęć rentgenowskich. Większość wyposażenia została skradziona. A co tutaj? Brodzik. Ciekawe, czy nie widzą ludzie, na pewno. Toaleta. O kurde, zobaczcie, jaki stół piękny, zniszczony. Szkoda. A na zewnątrz widzimy piękny basen. Wszystkie bloki ściśnięte, a tutaj z boku taka ładna willa z basenem. Tutaj mamy zdjęcia rodzinne. Z boku sąsiad. Zobaczcie, drzewa już zakwitają. Tu jakaś owocówka będzie. Może wiśnia.
Tutaj również wszystko poniszczone. A były kiedyś naprawdę fajne meble. Szyba wybita. Zerkniemy później jeszcze na basen, jak wyjdziemy na zewnątrz. O, tutaj dostał się już grzyb. Niedobrze. Szkoda, żeby taka piękna willa się marnowała. Czyżby ta dziewczyna tutaj również mieszkała? Być może. Angielskie czy nie? Nie, China. Chiński szmelc. Tutaj. Też nic nie jest pokazane. Szkoda, że tak zdewastowane. Tu całkiem fajne krzesło. I kolejne. O kurde. Schodzimy. Dobra, no masz już najwyższa pora opuścić tą willę. Tutaj też jest wejście. Ja przechodziłem przez dziurę. Aha, dobra. No w sumie możemy chyba już tędy wyjść. Tak wygląda ona z zewnątrz. Jesteśmy na tyłach. Tutaj chyba buda dla psa, tak. Mam nadzieję, że burka już nie ma. Kurwa, powiem wam, że tak, z zewnątrz wygląda naprawdę pięknie. Tutaj mamy basen częściowo zalany. Bardzo duży teren, także naprawdę można tutaj sobie pięknie rozbudować to miejsce. Zobaczcie, jaka lampa. Skocznia. I nasza willa. I w tym miejscu zakończymy już eksplorację. Tym razem była to Belgia. Dość fajna willa. Jednak wyposażenie już zostało zniszczone i rozkradzione. Ale niestety tak bywa. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.